Witam wszystkich w Battlefroncie w nowym roku. No i cóż, nowy rok i nowe modziki. Dzisiaj będą mody, na które wszyscy czekaliśmy. One już wyszły jakiś czas temu, nawet przed nowym rokiem, ale ja teraz na spokojnie dzisiaj usiadłem i wam zaprezentuję Anakina Skywalkera i Obi-Wana Kenobi. Tak jest, wreszcie mamy te modziki. Łapka w górę musi być, przesyłajcie dalej. Ale na początek skrzynka. Czemu nie? Za chwilę wam pokażę Anakina i Obi-Wana. Naprawdę, moderzy robią świetną robotę. Trzeba przyznać. Kylo Ren. Super. I uwaga, uwaga. Anakina mamy w dwóch wersjach. Wersja pierwsza. To jest Luke Skywalker przerobiony na Anakina. Zobaczcie, jak wygląda. W rozgrywce ma miecz niebieski. To jest taki, moim zdaniem, gorsza wersja, ale jest. Ona jest też z peleryną. Tak to wygląda. Za chwilę wam zaprezentuję. Drugi mod na Anakina będzie tutaj. Będzie tutaj zmieniony właśnie ten Kylo. Tylko, że nie można mieć ich dwóch naraz, bo one się jakby wykluczają. Jeden jest taki łysy, więc musimy raz włożyć albo ten mod, albo na Kylo Rena. Za chwilę wam wszystko zaprezentuję. Oni już w sumie wyglądają podobnie, ale moim zdaniem Kylo wygląda lepiej jako Anakin. Ale dobra, na razie włączymy sobie Anakina. Później będzie druga wersja Anakina. Piszcie, która wam się oczywiście bardziej będzie podobała. I później na koniec będzie Obi-Wan tutaj jako Luke. To będzie Obi-Wan właśnie z prequeli. Także zaczynamy. Arcade, tamta wersja z Kylo Renem nawet jest na multiplayer własny. No i co, może być to? Gdzie ty byś zagrał? No, na Naboo. Zaczynamy. Anakin Skywalker po dobrej stronie jeszcze. Zobaczcie. Twoja słabość to pewność siebie. Fajnie wygląda. Z tą peleryną jest ok. Myślę, że taki Anakin jest w porządku. Za chwilę zobaczycie jeszcze wersję po ciemnej stronie u Kylo Rena. Moce są oczywiście takie jak Luke, ale jutro wam pokażę fajne modziki. Na przykład Hrabia Duku, który ma przerobione umiejętności, więc to będzie naprawdę miazga. Codziennie jakieś teraz mody będą, więc spoko. Anakin, git, co? Jest taki jakby starszy, ale model postaci naprawdę fajny. No i miecz, wszystko jest. Zobaczymy, kiedy twórcy dodadzą Anakina. Gramy do pierwszej śmierci. Zobaczcie, jak to wygląda. I za chwilę muszę wyjść z gry i jeszcze raz wrzucić modzika z Kylo Renem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale intensywność, nie? Moim zdaniem dobry modzik. Bardzo dobry zrobiony. Jak na Luka. Włosy są oczywiście podmienione. Jest ok. Także teraz w sumie już przenosimy się do modzika na Anakina w wersji ciemnej strony. No i jesteśmy. Tak wygląda wersja Anakina podmienionego na Kylo Rena. Także zobaczcie, jak to wygląda. Wygląd i tu jest ten skin oczywiście z preordera. Moim zdaniem ta wersja jest ciekawsza. Ta wersja jest ciekawsza. Ona nie ma peleryny, ale zobaczycie, jest niebieski mieczyk. Zagramy sobie Arcade'a. Czemu nie? Raz, raz, raz. No i jesteśmy, gramy sobie Anakinem Renem. To już jest taki zły Anakin. W sumie ta wersja mi się bardziej podoba. Muszę przyznać, że ta jest lepsza. I ten miecz jest taki, no,
obfirupany, że tak powiem. O, to jest taki zły już Anakin. Fajne. Fajne, to mi się bardziej podoba. Piszcie, która wersja? Luka czy Kylo? Dla mnie chyba ta, chociaż jest chyba wersja z peleryną dla Kylo Rena, to już by była w ogóle miazga. Ale nie jestem pewien. Jest wersja Luka bez peleryny. Ale nie wiem, czy jest Kylo z peleryną. Chyba nie ma jeszcze. Ale to kwestia pewnie czasu, albo po prostu nie robili czegoś takiego. Anakin? Fajny, naprawdę fajny. Czekamy oczywiście na oficjalnego z innymi umiejętnościami po jasnej stronie, powiedzmy. No ciekawe. Ciekawe, mi się bardzo podoba ten modzik. Przechodzimy teraz do Obi-Wana w wersji z prequeli. To jest między, tak można powiedzieć, druga, trzecia część, czyli też Wojny Klonów. Także widzimy się w menu i później w arcade. No i jesteśmy, już wam nie będę pokazywał w menu, tylko od razu jesteśmy w rozgrywce. I mamy Obi-Wana w wersji Luka Skywalkera. Tak wygląda. To jest, powiedzmy, właśnie ta era klonów. Wiadomo, nie oryginalna trylogia. Mamy Obi-Wana tak między trzecim a drugim epizodem. No i cóż, tak wygląda. Już się zbliża. Twoja słabość to pewność siebie. Moim zdaniem spoko. Strój jest też fajny, kolorystycznie. Gramy sobie na Kamino. Umiejętności podobne do Luka. Oni są naprawdę podobni. Po The Last Jedi też można to powiedzieć, że... że troszkę podobni są. No i mamy Obi-Wana. Myślę, że spoko. Tutaj oczywiście twarzy nie można za bardzo zmieniać, moderzy nie mają czegoś takiego, chociaż niektóre będzie się dało, ale to w przyszłości zobaczycie. Ale tu zostawili tak jak jest. Moim zdaniem jest spoko. Piszcie, który wam się skin Anakina podoba i czy Obi-Wan jest ok, czy coś byście tutaj zmienili. Oczywiście moderzy cały czas pracują bardzo intensywnie, tam cały czas coś na Discordzie się pojawia. Jeśli ktoś chce właśnie te modziki ogarnąć, no to macie to na Discordzie w opisie. Mówiliście, że ten nick nie działa, ale my powinien działać. Mnie powinien działać, więc jeszcze raz ten link sprawdzę. A jak zainstalować te mody? No to dzisiaj pytanie. Pod moim komentarzem, jeśli będzie 50 łapek w górę, to nagram, jak zainstalować te mody, bo nie wydaje mi się, żeby tyle osób potrzebowało tego, bo ja już robiłem taki poradnik do jedynki, więc to jest to samo. A jeśli ktoś śledził jedynkę, to powinien wiedzieć, także dzisiaj mi napiszcie, czy na pewno chcecie taki poradnik, ewentualnie jutro go przyrządzę. Także no cóż. Obi-Wan świetny, czekamy na prawdziwe dodatki, nie tylko mody, ale to naprawdę uświetnia zabawę. Niektóre oczywiście nie są dostępne online, bo zmieniałem to troszkę rozgrywkę. Na przykład właśnie Hrabia Duku, którego pokażę. On troszkę zmienia umiejętności Kylo Rena, więc to by było bez sensu. A tu jest w porządku. Ten modzik chyba też działa na multi. Też nie jestem pewien. Troszkę sobie tam zostawię tych modzików. Na pewno Jango Fretta. Może Snowka. Ale jest moc. Naprawdę fajna zabawa. Codziennie coś tam będę śledził i wrzucał. Także tyle. Troszkę jeszcze tutaj pogramy.
komentarze są dla was. Dajcie koniecznie łapę w górę, jeśli wam się podobało. Możecie przesyłać dalej. Będę wdzięczny. I cóż, do zobaczyska. Niech moc będzie z wami.